po prostu jesteśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni z gry i z tego rezultatu. No my nie ukrywamy, że lepiej nam się gra z zespołami lepszymi jakościowo. Też warunki do gry tutaj są fantastyczne, jest świetne boisko, więc my też lubimy takie warunki, też lubimy takie zespoły, które chcą grać w piłkę i dzisiaj w pierwszej połowie zagraliśmy kapitalną pierwszą połowę. Objęliśmy wysokie prowadzenie 3-0. Trochę mamy szczupłą kadrę i ciężko nam, nie mamy już na ławce zawodników, których moglibyśmy w drugiej połowie tam podmienić. Dlatego już w drugiej połowie ciężko nam było kontynuować taką grę jak w pierwszej połowie, ale straciliśmy tylko jedną bramkę w drugiej połowie. Nie dopuszczaliśmy do wielu gdzieś groźnych sytuacji. No i cieszymy się, że jest bardzo mocnym zespołem. Z GKS-em Katowice tutaj na ich terenie walczyliśmy 3 punkty. Śląsk zaskoczył nas w pierwszej połowie, nie tyle zaskoczył, ile myśmy sami nadzialiśmy się na zdecydowane kontry tej młodej ekipy z Wrocławia. No, pierwsza połowa do zapomnienia i do skreślenia, chociaż rzeczywiście analiza pomeczowa jutro na pewno będzie dotyczyła tylko jej. Druga połowa, próbowaliśmy wyjść z twarzą, to nie o to chodzi, żeby mówić, że się przegrało z podniesioną głową, bo jak się przegrało, to się przegrało i nie ma co tutaj jakichś absurdów opowiadać. Wiemy, że w tych dwóch ostatnich meczach totalnie zawiedliśmy siebie, wszystkich wokół nas i że to nie jest dobry moment. Natomiast jak się spogląda na to wszystko, patrzę w tą tabelę, to odrabiajmy to, co żeśmy stracili. W środę gramy pierwszy mecz z rywalami, gdzie niestety koronawirus 16 zawodników wybił nam i zawodnicy byli chorzy. W środę odrabiamy pierwszy mecz i zróbmy swoje, pracujmy, a co nam da sezon, to nam da. Jest bardzo dużo meczy i można wszystko zyskać, wszystko oczywiście stracić, jak to w sporcie. Ja jestem pewny, że drużyna wstanie z kolan, podniesie się, to są bardzo młodzi, ambitni ludzie i ja w nich ogromnie wierzę. Na pewno jesteśmy zadowoleni z tego, że udało nam się wygrać na bardzo trudnym terenie. Na terenie drużyny, która jest głównym faworytem do awansu. Ale zagraliśmy dobry mecz, 3-0 do przerwy, nie straciliśmy bramki. W drugiej połowie mogło się to dla nas gorzej skończyć, bo Wieksa miała rzut karny, którego nie wykorzystała, ale dotrwaliśmy do końca i wygraliśmy. Cóż, jesteśmy bardzo smutni z tego z powodu, że przegraliśmy to spotkanie. No tragiczna pierwsza połowa w naszym wykonaniu, bo 0-3 u siebie do przerwy to jest kryminał i musimy sobie zdać sprawę, że po prostu tak nie możemy grać. Nie chcę tu opowiadać, że druga połowa była inna, tak jak już trener nam powtarzał, że nie ma co się zachwycać, nikt nie może być zachwycony, ale nikt nie może mieć przeświadczenia po prostu, że byliśmy w drugiej połowie lepsi. No wynik sprawił to, że Śląsk nie musiał nic tak naprawdę zrobić w drugiej połowie i czekał po prostu sobie na kontrataki, tak jak w sumie w pierwszej połowie, więc boli, wiadomo. Tak, slogan, że trzeba wnioski wyciągnąć, ale musimy przede wszystkim przeanalizować stracone bramki i ogólnie naszą postawę i wiedzieć, co chcemy. Wiedzieć, że chcemy być najlepsi, że chcemy przodować w tej lidze i chcemy wygrywać tą ligę. Po prostu jeszcze, nie wiem, ciężko tu o słowa, bo zawsze po takim spotkaniu jest ciężko o słowa, ale no, jak to się mówi, jak upadłeś, to po prostu trzeba wstać i najlepszy do tego jest moment, już mecz z Elblągiem tak naprawdę i możemy szybko to wszystko zmienić o 180 stopni. Tylko tak trzeba do tego podchodzić, bo każda porażka jest nawozem sukcesu, też slogan, ale to jest bardzo istotne teraz co musimy zrobić. Nie załamać się, przeanalizować i po prostu zostało nam jeszcze trochę spotkań do tego, abyśmy pokazali, że potrafimy grać w piłkę, bo potrafimy na pewno, ale musimy się ustrzec tych błędów.